Zosia Karbowiak, jej mąż Tomek oraz ich córki dom w Sianowie dzielą z dwoma psami, Babą i Inką oraz dwoma kotami. Wokalistka opowiedziała nam o swoich zwierzęcych towarzyszach, a zwłaszcza o najmłodszym członku rodziny, 5-miesięcznym owczarku środkowoazjatyckim. Fundacja się nazywa Hałabajówka i tam mieliśmy szczęście, że na naszej drodze pojawiła się właśnie Inka niecałe 6 lat temu. I Inka została sprowadzona do domu, bo nasz poprzedni pies, Kuba, był schorowany i tak jakby podupadał i było widać, że na zdrowiu psychicznym też. I Inka sprawiła, że na te ostatnie lata życia się bardzo ożywił i był taki radośniejszy. Więc Inka jest z nami prawie 6 lat, a Baba będzie miesiąc zaraz. Do dzisiaj przeżywamy i to chyba nigdy nie, smutek nie odejdzie tak naprawdę. To, że musieliśmy się z Kubą pożegnać. Był bardzo schorowany, walczyliśmy długo, ale już później to nie chodziło o to, ile my możemy wytrzymać, tylko ile ten pies cierpi. Była to jedna z najgorszych decyzji, ale jako dorośli ludzie, jednak ludzie, musieliśmy tę decyzję podjąć i pożegnaliśmy się z Kubą i mniej więcej po kilku dniach nasz znajomy dowiedział się, że właśnie Kuba odszedł i też jakoś w tym samym czasie usłyszał, że jest pani, która ma takie psy i jak jej suka z jej psem się chciały rozmnożyć, to ona się dowiedziała, że jest chora i postanowiła, że nie będzie już absolutnie kontynuować, tylko skupiła się na tym, żeby tym zwierzętom znaleźć domy. I tak znalazła. Jest to pies rasy owczarek środkowoazjatycki, skrócona nazwa Alabaj. No jest to pies duży. Psy, już kiedyś mówiłam, nie ma psów agresywnych. Są psy, które oczywiście mają jakieś tendencje, że szybciej się zagresują niż inne psy, jeśli chodzi o ten proces wychowawczy. Według mojej wiedzy ta rasa jest wykorzystywana przy ochronie stad, baranów, owiec i są to psy do przeganiania wilków. Więc widziałam, ktoś nagrał telefonem, widziałam kilka filmików, jak te psy faktycznie w akcji, jak chronią tego stada. Są bardzo zwinne, są bardzo szybkie i wbrew pozorom nie są agresywne jakby do swoich. Te psy często spełniają rolę psów stróżujących, jak jest rodzina, jak jest podwórko, ogród. I są znane jako psy silne i dlatego też słyszałam, że w niektórych, niewielu, ale są kraje, gdzie te psy są po prostu zakazane. Nie tyle dlatego, że są niebezpieczne, bo są agresywne, tylko dlatego, że są na tyle silne, że ludzie się boją, że nad tym psem nie jesteśmy w stanie zapanować. My jako ludzie. Jest silny, on będzie silny, on ma dopiero 5 miesięcy, już ma 35 kilo i wcale dużo nie je. Jest bardzo pojętnym psem, czyli bardzo szybko łapie komendy. Czyli za zwykłe kuleczki karmy jest w stanie się nauczyć i ostatnio go nauczyłam właśnie kilku rzeczy. Wczoraj się nauczył jak leżeć i jak hop, czyli wskakiwać mi, dwie łapy podnosić do góry. Jeszcze jest chyba za ciężki, żeby robić to na tylnych łapach, ale dojdziemy do tego. Czyli takie proste komendy. Jest bardzo w zabawie, bardzo delikatny jak gryzie. To bardzo mi przypomina właśnie Kubę i podejrzewamy, że Kuba był mieszańcem, był miksem ras różnych, w tym Labrador na pewno. I myślimy, że właśnie coś z tą rasą miał wspólnego, bo bardzo dużo cech zachowania mają te psy te same. Zauważamy u młodego, co mieliśmy u Kuby. I nie je dużo, bo na 35 kg wagi, 400 gram karmy dziennie, a takie są zalecenia, musimy tego psa bardzo pilnować, żeby go nie przekarmić, to wydaje mi się, że to nie jest dużo, jak na takiego psa i to jeszcze w dwóch dawkach. Uczę się nowych rzeczy, bo weterynarz powiedział bardzo ważną rzecz, jeśli chodzi o psy i to myślę, że jak ludzie usłyszą, to się zdziwią. Niektórzy, bo wiem, że wiele osób ma taką wiedzę już. Normalnie człowiek rano, wstając, mieszka w bloku, wychodząc z psem na spacer, najpierw co robi? Karmi go. Tak? Dajemy psu jeść i wychodzimy na spacer. Przynajmniej tak mi się zawsze wydawało. Źle. Okazuje się, że z psem trzeba najpierw wyjść, później go nakarmić, żeby organizm miał czas na to, żeby przyswoić ten pokarm, żeby kichy się nie skręciły. Właśnie i na to zaczęliśmy teraz dużo bardziej, żeby nie skrzywdzić psa, zwracać uwagę. U tego psa bardzo ważne jest, żeby go nie przekarmić, dlatego że jest to pies dużej, olbrzymiej wręcz rasy i musimy dbać o jego stawy, kości, o wszystkie wiązadła, ścięgna i dostaje takie wzrostowe suplementy,
czyli w okresie wzrastania, które mają mu pomóc w rozwoju tych tkanek, które bardzo mu są potrzebne, żeby w przyszłości nie miał problemów ze stawami. On ma takie halo czasami, że wszystko jest w porządku i w pewnym momencie on, zresztą chyba słyszałaś wcześniej, wydał z siebie taki dźwięk, on jest taki zły, że Jezu, dlaczego nikt się ze mną nie bawi? I wtedy on, żeby pokazać, że on chce się bawić, to na przykład na leżąco zaczyna obgryzać fotel. Albo ma taką oznakę, nie? To ja ci pokażę. I na przykład ugryźć sofę, tak na zasadzie, a cię szczypnę. Tylko, że on tego nie robi mocno, tylko już widzimy, że takie rzeczy robi, wtedy dajemy mu substytut, czyli ma tak zwaną swoją szmatę do gryzienia, ma gryzaki sklepowe, ale oczywiście szmata jest lepsza. Albo po prostu wychodzi na dwór, gdzie ma dużo kawałków drewna, jakieś poucinane kawałki drzew i może sobie tam skubać. Musimy uważać, bo to jest szczeniak. My cały czas pamiętamy o tym, że to jest 5-miesięczny szczeniak. Jest głupiutki, naiwny, czasami, nie wiem, widzi mojego tatę, którego bardzo dobrze zna, ale dalej się postawi, zacznie szczekać, także no, bo nie wie, bo się wystraszy, bo jest szczeniakiem. Ostatnio wiatr wiał dość poważnie nam tu z pola, z 2 noce temu, to też właśnie szczekał w nocy, bo zastanawiam się, ale o co chodzi? No co trzeba było go uspokajać? Szczeniak, ale się wszystkiego nauczy, mówią, że od 1,5 do 2 lat to jest takie zamknięcie okresu takiego rozwojowego, zarówno fizycznego, jak i psychicznego u tych psów. Trzymamy go, jest bramka na dole i on ma swoje legowisko. Na początku trochę zawywał, czyli wył troszeczkę, że ja chcę do was, ale już się nauczył, wieczorem jest hasło dobranoc, psy schodzą, bramkę zamykam, dziękuję. Ale to też trzeba było czasu. Jeszcze raz powiem, to jest szczeniak, więc na wszystko bierzemy poprawkę, jesteśmy bardzo tolerancyjni, cierpliwi, jak to rodzice, już mamy doświadczenie, że trzeba z dzieciakami, to trzeba powoli wyczekać. No i tak czekamy. Wydaje mi się, że bardzo szybko się zaklimatyzował w naszym domu, w naszej rodzinie. Przyjmowanie komend, uczenie się komend, czy takie schodzenie na dół, gdzie Inka jest nauczona, że w nocy psy śpią na dole, no mają pilnować domu przy wejściu, więc śpią na dole, nie na sofach ani fotelach. I on widzi, co ona robi i on robi to, co ona, więc to jest też edukacyjnie bardzo dobry pomysł, żeby właśnie ten drugi piesek był, który wie trochę więcej i on wtedy pokazuje, jakie są porządki w danym domu. Leżeć, leżeć, baba, leżeć. Leżeć. Dobry piesek. Dobry. Lepiej razem, lepiej na podwórku razem. Czasami jest taka sytuacja, że nawet baba chce się pobawić i skarpetki mi gryzie przy telewizorze, jak oglądamy telewizor. I jak zabieram nogę i mówię ała, ała, to ona podchodzi, wchodzi mi na nogę i na niego warczy, żeby on mi nie gryzł skarpetki. Więc myślę, że jest bardzo dobrym pomocnikiem nauczycielskim, nauczyciel wspomagający tak zwany. Więc tak, polecam wszystkim, czy 2 szczeniaki, czy 2 psy w ogóle wiekowe, niewiekowe. 2 lepiej. Jeden pies jest, on musi mieć z kim pogadać. Czasami jest taka sytuacja, że tak, koty wylatują, bo koty są wychodzące, więc one oczywiście wiedzą, mają swoją budę, swoje kocyki, kołderki i tam, gdzie mogą sobie zjeść i wyspać się, ale generalnie koty są polująco wychodzące, więc jak koty wypuszczam wieczorem, a psy idą już na dół i ja sobie siądę z mężem czy z dziećmi, z rodziną przed telewizorem, to smutno mi, że jest pusto. Autentycznie, jak one tak wszystkie siedzą, koty na sofie, psy, przepraszam, puszczają bąki na podłodze, jakoś tak raźniej, rodzinniej się robi, taki swojski klimat jest wtedy. No, tak to wygląda. Dlatego im więcej, tym lepiej. Dzieci do góry pójdą, zaraz córka już jedna na studiach, dzieci ode mnie uciekają, psy chowam na dole i smutno się robi. A tak jak jest raźniej, to jest weselej.
Witamy Państwa w schronisku dla bezdomnych zwierząt Leśny Zakątek. Dziś pokażemy Państwu dwóch czworonożnych mieszkańców. Zaczynamy od suczki, która nazywa się Sara, która bardzo chce być słyszalna, dlatego pewnie od czasu do czasu będziecie słyszeć, jak szczeka. Sara trafiła tutaj dosyć niedawno, Daria, prawda? Bo w styczniu. Tak, trafiła do nas w styczniu, trafiła razem z drugą suczką po śmierci właścicielki. No generalnie w stanie były złym, były zapchlone, chude, ciężko nam powiedzieć, gdzie żyły, jak żyły do końca. Druga suczka już jest w domu, także szybko udało się jej znaleźć dom, teraz liczymy na to, że i Sarze się uda. Tak, ona koniecznie chce o sobie przypomnieć. Oprócz tego, że jest dosyć gadatliwa w psim języku, to jaka jeszcze jest? Bardzo, bardzo energiczna. Ma około 6 lat, pomimo to jeszcze aktywny dom, zdecydowanie dużo spacerów, dużo zabaw, dużo obecności człowieka. Początkowo może być trochę nieufna, szczególnie wobec mężczyzn, ale to nie jest agresja absolutnie, tylko właśnie pogada i później przyjdzie, no dobra, jednak możesz mnie głaskać. Także na pewno trzeba trochę więcej cierpliwości do niej i pokazać jej to, że może człowiekowi zaufać i nic złego w związku z tym się nie stanie. Jak dogaduje się z innymi psami? Czy już też próbowaliście ją oswoić z kotami? Koty raczej ma takie pożądanie wobec nich nieco niegrzeczne, więc raczej dom bez kotów. Z innymi psami być może po spokojnym zapoznaniu się dogada, ale na pewno przy jedzeniu trzeba ją pilnować. Mówię, była chuda jak do nas trafiła, więc to też może wynikać z tego, że gdzieś tam jej tego brakowało, więc prawdopodobnie jak już zazna tego, że to jedzenie jest i jej nie zabraknie, to nie powinno być kłopotu. Jeżeli chcecie Państwo lepiej poznać Sarę, a to suczka wyjątkowa, nie tylko dlatego, że bardzo głośno daje o sobie znać, ale też dlatego, że ma 6 lat, a jest bardzo energiczna, nie jest duża, ale mimo to potrzebuje, żeby sporo z nią wychodzić, dużo się z nią bawić, ponieważ jest w schronisku stosunkowo niedługo, bo od stycznia, to mamy nadzieję, że już niebawem znajdzie się dla niej nowy dom i oczywiście my Państwa zachęcamy do tego, żebyście przychodzili tutaj do Leśnego Zakątka. I nasz dzisiejszy drugi bohater to jest Rufi, piesek bardzo młody, bo 1,5-roczny i naprawdę cudowny w takim obejściu. Jak się do niego podchodzi, to można go spokojnie pogłaskać. On tam jeszcze próbuje swoją łapką trochę naszą uwagę do siebie zbliżyć. A tak poza tym, to jaki jest Rufi, Daria? Generalnie to jest takie dziecko, któremu brakowało dzieciństwa. Ewidentnie nie znał zbyt kontaktu z człowiekiem, smyczy, chodzenia na spacery, zabawy. On tak naprawdę teraz przeżywa dopiero dzieciństwo i najsmutniejsze jest to, że w schronisku dopiero uczy się życia, gdzie tak naprawdę tutaj powinien to życie spędzać chwilowo. On się tu wychowuje, dopiero te spacery rozpoczynały się naprawdę opornie, bo to wyglądało tak, że on się kładł i czekał, żeby go wołać powoli, krok po kroku. Nie potrafił chodzić na smyczy. Zupełnie nie potrafił, więc w tej chwili już pięknie sobie radzi, już wręcz wymaga, że on idzie w tamtą stronę, więc zapraszam w tamtą. Generalnie pies bardzo grzeczny, łagodny, przyjazny wobec innych psów również. Myślę, że z kotami nie powinno być większego problemu, bo on taki jest na zasadzie, aha, nie chcesz, dobra, to ja sobie pójdę w drugą stronę. Z drugiej strony pobawić z psiakiem też drugim się lubi, wobec ludzi wylewny, na kolankowy, wręcz jak się kłócnie, to od razu gdzieś tam dupkę upycha, żeby być bliżej człowieka. Także w zupełności grzeczny, bezproblemowy psiak. Jedyne, co nie wiemy, jak będzie się zachowywał w domu, więc trzeba przygotować się na naukę zachowywania czystości. Właśnie to jest ważna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli ktoś decyduje się na adopcję młodego psa ze schroniska, to tak, trzeba dać sobie trochę czasu, cierpliwości, być może wziąć jakiś urlop, żeby poprzebywać przez tych pierwsze kilkanaście dni z takim psem w domu i żeby on się mógł w takich normalnych, spokojnych warunkach zaadaptować.
Tak, bo zupełnie inaczej wygląda sytuacja, jeżeli wiemy, że pies trafił z domu. W tym wypadku nie sądzę, aby był psem wcześniej domowym, bo no, nie zna podstawowych zasad jakby życia z człowiekiem, ale jest na tyle młody, na tyle ufa człowiekowi, że powinien bardzo szybko zrozumieć nowe zasady. Rufi to jest cudowny piesek, naprawdę młody, bo ma zaledwie 1,5 roku. Jest też pewnie pojętny, bo już nauczył się, jak chodzić na smyczy, więc przy odrobinie cierpliwości, przy odrobinie pracy na pewno będzie w stanie nauczyć się jeszcze wielu innych rzeczy, sztuczek, komend i wszystkiego, czego jego nowi właściciele będą chcieli go nauczyć, więc zapraszamy Państwa do schroniska dla bezdomnych zwierząt Leśny Zakątek w Koszalinie, żebyście poznali Rufiego, bo to rzeczywiście nie jest czas, który on powinien spędzać tutaj w schronisku, ale we własnym domu ze swoimi odpowiedzialnymi właścicielami. Zapraszamy Państwa do schroniska. Część programu Zwierzenia prowadzi zazwyczaj Paulina Rudnicka, zoopsycholog oraz trenerka psów. Niestety Paulina jest chora, więc bardzo serdecznie ją z tego miejsca pozdrawiamy, a my kontynuujemy temat wizyty u psiego fryzjera. W ostatnim odcinku, 2 tygodnie temu, mogliście Państwo dowiedzieć się, jak przygotować swojego psa do takiej wizyty w takim salonie, co trzeba robić, między innymi, żeby piesek nie bał się obcinania pazurów, ale też czesania czy obcinania maszynką. Dziś będziemy kontynuować tą wizytę. Postawimy przede wszystkim na praktykę, ponieważ pokażemy Państwu, jak wygląda kąpiel i suszenie. Ze mną pani Monika, właścicielka właśnie tego miejsca, a także groomerka. Pani Moniko, proszę powiedzieć, jak często powinniśmy przychodzić właśnie z psem na kąpiel, na taką pielęgnację? Pieski strzyżone przychodzą do mnie raz w miesiącu, raz na 2 miesiące. To jest taki dobry czas. Właściciele sami wybierają, jak często chcieliby pielęgnować swojego pieska. Ważne jest, żebyśmy pozwolić nam przygotować pieska w salonie do strzyżenia. To nie jest taka kąpiel domowa, to jest kąpiel z wyczesaniem, z przygotowaniem włosa, dlatego zawsze bardzo upieramy się, żeby jednak pieski były u nas kąpane przed strzyżeniem. Zdarza się, że od tego kąpania odstępujemy, kiedy piesek jest chory, starszy lub naprawdę bardzo, bardzo to przeżywa. Wtedy właściciele przygotowują sami pieski do strzyżenia u siebie w domu. A jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, żeby samemu wykąpać psa, to jak często zaleca się takie kąpiele, same kąpiele? Małe pieski, te tak zwanych ras ozdobnych, bardzo często kąpane mają łapki po każdym spacerze. Bo to są białe pieski, one wbiegają do domu z dużą ilością brudu i błota. Pieski ostrowłose kąpią jak najrzadziej, jak się da to w ogóle. I wcale nie szkodzi to psom ostrowłosym, psom raz białych. Wręcz polepsza to ich sierść. Akurat pani dzisiejszy klient jest tutaj sam, ponieważ jest u pani dosyć często. Natomiast warto chyba, żeby właściciel został. Mimo tego, że taka kąpiel i strzyżenie jednak nie jest takim bardzo krótkim zabiegiem, to pies chyba lepiej się czuje, kiedy ma przy sobie swojego człowieka. Różnie to bywa. Akurat tutaj Blacky jest do nas przyzwyczajony, natomiast nie, właściciele zostają z pieskami przez pierwszą wizytę, pierwsze dwie, potem nie ma takiej potrzeby, a zdarzają się pieski, które wręcz bardzo źle się zachowują przy samych właścicielach, także to wszystko trzeba wyczuć i każdy pies jest jakiś indywidualnie traktowany. Co podczas takiej kąpieli się dzieje, właśnie jak ona długo trwa? No my potrafimy wykąpać pieska w 10 minut, właściciele na pewno robią to dłużej. Z takich rad, które zawsze daję właścicielom, pierwszą najważniejszą radą jest rozcieńczanie szamponu. Nigdy, 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 nigdy nie lejemy psu szamponu na plecy, stópki z butelki. A to jest niestety taki błąd, który często właściciele z niewiedzy, nie tak naprawdę, bo chcą, popełniają. Tak, szampon się rozcieńcza, raz, że jest to jakaś tam oszczędność, na pewno. Dwa, łatwiej jest taki szampon wypłukać. Nie zostają czyste plamy na psie, a cały pies brudny. No i łatwiej jest ten produkt cały wydozować na całego psa. A co z rękawicami? Potrzebny jest nam jakiś specjalny sprzęt, czy nasza ręka wystarczy? Jeżeli ktoś ma uczulenie, pracuje w rękawicach, ja na szczęście nie mam.
po tym kąpaniu, jeżeli na przykład taka kąpiel nie odbywa się w salonie, ale w domu, trzeba pamiętać o tym, żeby bardzo dobrze chyba psa wysuszyć, tak? Tak, zawinąć w ręcznik, potrzymać w kocyku, proponujemy rozczesanie jeszcze na mokro, przesuszenie z wszarką, znowu rozczesanie, przesuszenie, wtedy ten włos będzie miał najładniejszy wygląd. Czy w salonie, czy w domu, proszę pamiętać o tych wszystkich radach i wskazówkach, których udzieliła Państwu Pani Monika, no bo o higienę naszych czworonogów warto dbać. Skoro my się myjemy, to pieski też trzeba myć, sprawdzać im uszy, podcinać pazurki, one też się wtedy lepiej czują i do tego właśnie zachęcamy. Jeżeli macie Państwo pytania do naszego eksperta dotyczące tego, jak radzić sobie ze zwierzętami, to czekamy na maile. Proszę wysłać je na adres aleksandra.barcikowska@tvmax.pl z dopiskiem zwierzenia.